Tłumy na festynie rodzinnym z okazji Święta Wojska Polskiego. Radomski Automobil Klub świętował 60-lecie istnienia. Jak przebiegają inwestycje w Muzeum Wsi Radomskiej? Wiatrak z Wierzbicy ma nową lokalizację. Za nami festyn rodzinny 100 lat niepodległej, który 15 sierpnia, a więc w Święto Wojska Polskiego, został zorganizowany na Placu Korackiego w Radomiu. W organizację imprezy włączyli się Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, a także 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. My po prostu pokazujemy to, co mamy w wojsku najlepsze. Ja strasznie się cieszę, że te tysiące Radomian, które dzisiaj zechciały spędzić z nami to świąteczne popołudnie, są tutaj na Placu Korackiego, są wzdłuż ulicy Mickiewicza, są tu przy parku i naprawdę to jest wspaniała, wyśmienita promocja Polskiej Armii, Polskiego Wojska i nic więcej. No dziś świętujmy to, że mamy polskie wojsko, mamy żołnierzy, mamy ich coraz więcej, mamy coraz lepiej wyposażonych, wyszkolonych. Z frekwencji w trakcie pikniku byli zadowoleni przede wszystkim żołnierze, którzy w środę obchodzili swoje święto. Żołnierz dowódca czuje radość, bo w tym dniu żołnierze otrzymują awanse, otrzymują nagrody, otrzymują odznaczenia państwowe, a widząc taką rzeszę ludzi zainteresowanych wojskiem, jestem niezmiernie mile zaskoczony. Przyznam się, że nie spodziewałem się takiego zainteresowania ze strony Radomian. Ogromnym zainteresowaniem wśród Radomian cieszyła się wystawa sprzętu wojskowego. Mamy również ciężki sprzęt, który w Radomiu jest nieosiągalny do tego, żeby dotknąć, wejść, zobaczyć. Armatochaubica Krab, czołg Leopard. Mamy również rosomaki. No tego sprzętu naprawdę jest całe mnóstwo. Oprócz tego wszystkie te, które są na radomskim lotnisku, na Sadkowie, które są w bieżącej dyspozycji także 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Wkrótce zapraszamy do obejrzenia naszego reportażu z festynu rodzinnego 100 lat niepodległej. Radomski Automobil Klub ma już 60 lat. Z tej okazji władze klubu zorganizowały specjalny jubileuszowy festyn motorowy. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Mogli Państwo skorzystać z jazd gokardami, mogli Państwo skorzystać z jazd samochodami na trolejach, czyli poślizg kontrolowany, samochody z alkogoglami, samochód z talerzem Stewarta. Oprócz tego można było zobaczyć m.in. pokazy motocykli torowych czy samochodów zabytkowych. Podczas imprezy nie brakowało zawodników, którzy swoje pierwsze kroki stawiali na radomskim torze. Na motocyklach jeżdżę od dziecka, ale w momencie, kiedy wyjechałam pierwszy raz na tor i to był właśnie tor Radom, tutaj akurat okoliczność była prosta, bo jest niedaleko miejsce, w którym zamieszkuję. Natomiast tutaj trenowałam po raz pierwszy i okazało się, że na tyle dobrze mi idzie, że postanowiłam się ścigać. Ja odbyłem dzisiaj sentymentalną podróż w przeszłość. 25 lat temu pierwszy raz postawiłem nogę tutaj na torze. Zacząłem przygodę z kartingiem, z którym jestem do dnia dzisiejszego tak naprawdę związany. Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu JMS Band. Szerszą relację z festynu będą mogli Państwo obejrzeć już wkrótce na naszej antenie. Pierwszej porażki w nowym sezonie trzeciej ligi doznali piłkarze Broni Radom. Ekipa Artura Kupca w wyjazdowym spotkaniu drugiej kolejki przegrała na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki 0-3. Gospodarze objęli prowadzenie w 42. minucie, kiedy do siatki trafił Marcin Mirecki. Tuż przed przerwą Broń mogła wyrównać, ale rzutu karnego nie wykorzystał Piotr Nowosielski. To wyraźnie podcięło skrzydła Beniaminkowi, który w drugiej odsłonie meczu stracił jeszcze dwie bramki. Najpierw w 56. minucie trafił Patryk Walasek, a w 72. po raz drugi na listę strzelców wpisał się Mielecki. Szkoda tych 41 minut, bo do tej 41. minuty wydaje mi się, że nieźle wyglądaliśmy na tle Legii. Podjęliśmy walkę i zrobiliśmy prosty błąd, wyrzut z autu, no, gapiostwo i Lechia wykorzystała swój największy atut, czyli szybkość, cwaniactwo i doświadczenie Mirka Mireckiego i przegrywamy do przerwy. Mamy szansę na wyrównanie i uważam, że to była taka piłka meczowa, ten rzut karny w 47 minucie, bo to by nam rzeczywiście dodało skrzydeł. Natomiast no, w drugiej części spotkania no, znowu popełniliśmy błąd ze stałego fragmentu, czyli rzut rożny i Patryk podwyższył na 2-0 i to już w zasadzie
przy tak doświadczonym zespole to już niby posiadanie piłki też jakaś tam kontrola tego była, no natomiast no, nie mogliśmy się dzisiaj przebić przez ten blok defensywny. Jak na mówię, jak na mecz wyjazdowy tyle stałych fragmentów, tyle rzutów wolnych i w ogóle te piłki nie dochodziły. No Lechia miała jeden i strzeliła bramkę. No tym się na tym etapie różnimy, tak? No, tak jak powiedziałem, szkoda chłopaków, bo zostawili mnóstwo zdrowia, zaangażowania. I powiem tak, no dla mnie ten wynik jest za duży względem gry. Jest, może nie do końca adekwatny, no ale w piłce się liczy to, co wpada do siatki. I mówię, no Lechia strzeliła trzy bramki i wygrała mecz. Spotkanie olbrzymiej walki i zaangażowania z dwóch stron. Tu cały czas zawodnicy leżeli, sędzia musiał na murawie, sędzia musiał gdzieś to reagować. Raz to robił dobrze, raz może źle, ale to ma prawo nieraz popełnić jakiś błąd. Przełomowa w jakimś stopniu była sytuacja z 45 minuty, że broń miał rzut karny, został obroniony i tutaj naprawdę, jeżeli by strzelili, mógłby być problem po przerwie, ale Awdziejewicz spisał się bardzo, bardzo dobrze, wybronił to. Po przerwie strzeliliśmy dość szybko drugą bramkę i praktycznie mecz był pod jakąś naszą kontrolą, bo już broń nie stworzyła nam jakichś dogodnych sytuacji. My wychodziliśmy jeszcze kilka razy z kontry, jedno nam się udało wykończyć, gdzieś tam parę razy niedokładnie, może zagranie nie w tempo, może złe wyjście, ale na ogół trzeba powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze swojej drużyny, bo w sytuacji, jakiej jesteśmy, gdzie mamy dużo problemów, drużyna pokazuje olbrzymi charakter, wolę walki. Broń z dorobkiem jednego punktu plasuje się na 15 miejscu w tabeli. Kolejny mecz Beniaminek rozegra już w najbliższą niedzielę. O godzinie 12 zmierzy się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Ursusem Warszawa. W Muzeum Wsi Radomskiej zakończyły się kolejne prace związane z projektem Wokół Wiejskiej Zagrody. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu są prowadzone rewitalizacje zabytkowych budynków, w tym m.in. wiatraka Koźlak z Wierzbicy. Jednym z etapów, który jest realizowany w ramach projektu unijnego Wokół Wiejskiej Zagrody, który realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, była translokacja wiatraka z Wierzbicy. I faktycznie on zmienił swoje miejsce z miejsca, gdzie stał dotychczas, czyli w naszym zespole wiatraków. W tej chwili stoi na zagrodzie, która kiedyś była w Muzeum Wsi Radomskiej, w tej chwili ona uległa zniszczeniu, więc jej nie ma. I w to miejsce właśnie został translokowany wiatrak. Dzięki nowej lokalizacji wiatrak ma być chętniej odwiedzany przez turystów. Myślę, że zarówno sam budynek wiatraka nabrał nowego blasku, nieco inaczej wygląda, chociażby przez to, że każdy element jest zakonserwowany. Są nowe śmigi, które oczywiście będą się kręcić, więc to jest taki, myślę, element dość atrakcyjny dla znawców kultury ludowej, jak również znawców skansenu. Ponadto w ramach projektu Wokół Wiejskiej Zagrody zostało utworzone miejsce do zabaw dla dzieci. Kolejnym etapem, który już został również zakończony, to pierwszy etap budowy małej wioski, czyli tego placu dla naszych pociech, dla naszych dzieci. Myślę, że to będzie atrakcyjne miejsce wypoczynku dla naszych maluchów, które będąc na placu zabaw będą mogły również odnaleźć się w wiejskiej chałupie, która oczywiście jest dostosowana do wymiarów dzieci. Są również zabawki, jakie kiedyś były na wsiach, sprzęty gospodarstwa domowego, bo właśnie w takie elementy jest ta chałupa wyposażona i oczywiście cały teren wokół. Wartość dofinansowania w ramach projektu Wokół Wiejskiej Zagrody to ponad 3 miliony złotych. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem.
Restauracja La Specja, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl. W piątek w Radomiu słonecznie i ciepło, na termometrach 26 stopni, barometry w południe wskażą 1016 hektopaskali. W sobotę wciąż dużo słońca i bez opadów deszczu, na termometrach do 27 kresek, ciśnienie delikatnie w górę. W niedzielę bez zmian w aurze, termometry wskażą 26 stopni, ciśnienie będzie rosło.